Każdy z nas zastanawia się czasem, co w życiu jest ważne, czym należy się kierować, czy istnieją wartości ponadczasowe. Realizuję ten projekt dla wszystkich, którzy zauważyli, że nie są szczęśliwi. Pogubieni w codzienności, zatraciliśmy nawet chęć pytania siebie, jacy powinniśmy być. Ten projekt to powrót do korzeni, do wartości, które pozwalają z uśmiechem i spokojem wstać rano. Postanowiłam spotkać się z ludźmi, którzy już niczego w życiu udowadniać nie muszą. Ksiądz Adam Boniecki. Wartości są potrzebne, żeby mieć gdzie wrócić. Jeżeli się nie ma przemyślanego porządku, jakiej hierarchii wartości, wtedy można się rzeczywiście kompletnie zgubić pod naciskiem doraźnych sytuacji i wartości ad hoc. Wanda Błońska. Miłość jest zawsze dobra. Miłość jest zawsze czymś wspaniałym. Jest jasnym promieniem. Miłość daje szczęście. Szczęśliwa czy nieszczęśliwa. Daje ból, ale równocześnie daje. Daje chwilę radości. Halina Machulska. Myślę, że trzeba być wiernym sobie. Jeżeli się człowiek zobowiązał do mówienia prawdy, to powinien się strasznie wstydzić przed sobą, kiedy tej prawdy nie mówi. Ernest Bryl. Żebyś miał czas na wolny czas. Ludzie, którzy odbierają sobie czas na wolny czas dla zarobku, nie są warci uwagi. Maria Czubaszek. Dystans do siebie najważniejszy i do życia. Ludzie tak strasznie się wszystkim przejmują, a wydaje mi się, że to wszystko jest mało warte i wiadomo, że skończy się prędzej czy później, wiadomo jak się skończy. Elżbieta Dzikowska. Nie zajmować się byle czym, nie tracić czasu na byle co. Oczywiście przyjemność też nie jest byle czym. Przyjemność też jest ważna. Hanna Kral. Ja myślę, że jest wielkim grzechem, kiedy człowiek jest obdarowany przez los talentem i tego talentu nie wykorzystuje. Trzeba wiedzieć, co się ma do zrobienia w życiu i trzeba to robić aż do końca. Stefan Jasiński. Ja uważam, jeżeli ktoś nic nie robi, to on grzeszy. Trzeba pracować i tą pracą Pan Bóg też się cieszy. Irena Santor. Daliśmy sobie wmówić, że musimy mieć coraz więcej rzeczy błahych. Musimy obrastać w jakieś zupełnie niepotrzebne rzeczy. I że to nam ma podobno dawać szczęście. Nieprawda. Stefan Stuligrosz. Należy w życiu zachować pełnię optymizmu. Optymizm przyciąga do siebie szczęście. Pesymizm niszczy życie, niszczy szczęście. Beata Tyszkiewicz. Dostrzegać ludzkie potrzeby. Być we właściwym miejscu dla tej osoby i o właściwym czasie. Wojciech Młynarski. Zakończyć bym chciał po prostu czymś takim. Moja mama mnie tak uczyła. Żyj tak i tak postępuj w życiu, żeby nikt przez siebie nie płakał.